Pozwolę zacząć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jak sama nazwa wskazuje, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii nie zajmuje się tylko ekonomią, ale też filozofią i politologią. Przynajmniej ja staram się to uskuteczniać, nie tylko ja też. Dlatego też dzisiaj temat, w przeciwieństwie do zeszłotygodniowego, nie jest ekonomiczny, jest okołoekonomiczny, bo de facto każda nauka społeczna ma coś związanego z moim zdaniem najważniejszym z nauk społecznych, czyli z ekonomią. Dlatego ja dzisiaj powiem o algorytmie. Jest to jeden z nurtów libertarianizmu. Mówi się o tym, że to jest najradykalniejszy nurt libertarianizmu. Znam radykalniejsze. Powiem trochę o założeniach, genezie i relacji ze szkołą austriacką, bo chyba to jest dość istotne. Przynajmniej w tym towarzystwie, w którym się spotykamy. Na początek sobie taki bardzo ładny cytat znalazłem z właśnie Samuela Edwarda Konkina III. Był to główny ideolog agoryzmu. Pozwolę go sobie przeczytać. Pociągamy do odpowiedzialności wszystkich, którzy kiedykolwiek zainicjowali przeciw komukolwiek agresję. Wszystkim, którzy cierpieli ucisk, przywracamy to, co stracili i na zawsze usuwamy zarówno z naszych umysłów, jak i z naszego społeczeństwa potwora wszechczasów, tego pseudolegitymizowanego monopolistę przemocy, obrońcę agresorów i tłamsiciela sprawiedliwości. To znaczy niszczymy państwo. Znalazłem jeszcze inny bardzo fajny cytat, gdzie Konkin pisze, że państwo można zniszczyć właściwie nawet dla zabawy i że to jest świetna zabawa, ale olałem, bo był mało naukowy. Ten jest zresztą z New Libertarian Manifesto, czyli takiego manifestu ideowego, relatywnie krótkiego, bo na 30 kilka stron, którym Konkin de facto zapoczątkował, znaczy może nie zapoczątkował, bo agoryści byli już wcześniej, ale jakoś usystematyzował i dał jakąś podwalinę pod dalszy rozwój agoryzmu. Ten manifest nie przypadkowo nazywa się, jak się nazywa, bo wcześniej manifest libertariański Rothbarda. Oni się potem trochę pokłócili, o czym zresztą będzie później. I właśnie teraz plan prezentacji. Dlaczego ten temat? No to zawsze staram się sobie przynajmniej na początku odpowiedzieć na to pytanie. Jest mi to też potrzebne w momencie, w którym buduję swoją prezentację, a potem jakoś tak z sentymentu zostawiam to. Geneza i definicja agoryzmu. Lewicowość agoryzmu i oś lewica, prawica, libertarianizm. Jeden z moich ulubionych najciekawszych punktów, czyli zastanawianie się nad tym, czy libertarianizm jest lewicą, czy prawicą, czy w ogóle jest coś takiego jak lewica libertariańska i prawica libertariańska. Agorystyczna teoria klas. Wbrew pozorom istnieje coś takiego także w obrębie libertarianizmu i spróbujemy się zastanowić, na ile to ma sens, bo na pierwszy rzut oka nie ma. Później ta taka klasyczna triada, czyli agora, anarchia, akcja, czyli to, w jaki sposób Konkin definiował agoryzm. Zresztą symbol taki graficzny agoryzmu to jest takie A do sześcianu, czyli właśnie agora, anarchia, akcja. Później agoryzm, austriacka szkoła ekonomii, no i Rothbard, krytyka agoryzmu, odpowiedź na nią. Wybrałem krytykę Rothbarda dlatego, że jest reprezentatywna i dlatego, że Rothbard mimo wszystko no, jest i był jakimś autorytetem z najwyższej półki, jeśli chodzi o szkołę austriacką. I absolutnie pierwszym garniturem działaczy. Nie chciałem robić krytyki agoryzmu na podstawie blogów jakichś mniej znanych libertarian, bo uznałem, że ten jest po prostu reprezentatywny. Ten punkt mógłby być osobną prezentacją, no ale na to nie mamy czasu. No to dlaczego ten temat? Ja wymienię tutaj dwa punkty. Przede wszystkim to, że jest to w jakiś sposób doniosły spór, jeśli chodzi o libertarianizm. Wielu libertarian zastanawia się nad tym, dlaczego akurat agoryzm miałby być lepszy od jakichś innych nurtów libertariańskich, dlaczego akurat taka forma libertarianizmu, albo dlaczego taka forma anarchii rynkowej, bo w libertarianizmie mamy zarówno ten nurt, powiedzmy, mniej radykalny, ale mniej radykalny względem idei państwa, czyli minimalizm, czyli zachowanie państwa, ale przy utrzymywaniu go zdatków, nie z minimalnych podatków, bo to jest państwo minimum, to zupełnie co innego, ale utrzymywania go zdatków, klasyczną minimalistką była na przykład Randowa. Albo mamy też bardziej radykalnych zawodników, rodzaj właśnie Konkina, ale też Rothbarda, no, trochę Hoppego, którzy właśnie mówią, że państwo należy zlikwidować, że to jest wrzut i że którego trzeba jak najszybciej rozciąć. Następna właśnie sprawa to jest pośrednio udział przedstawicieli szkoły austriackiej w kształtowaniu się agoryzmu, no i przede wszystkim ich udział później w krytykowaniu tegoż. Sam Konkin zresztą uważał się za Austriaka, choć tam było wiele różnic, ale on uważał się za Austriaka, w pewnych miejscach wprost odwoływał się do Misesa, wprost odwoływał się do Rothbarda, z którym się momentami z kolei bardzo nie zgadzał również, a swój nowy manifest libertariański zadedykował Rothbardowi, Misesowi, bodajże Lefebvre'owi jeszcze i ich poprzednikom.
Więc nie był jakoś tak, nie było tak, że pomimo, że te dwa nurty, czy powiedzmy, jak to Konkin mówi, libertariańskie centrum, czyli Rothbardianie i agoryści, czy Konkinowcy, jakkolwiek byli ze sobą skonfliktowani, to nigdy ten konflikt nie był jakiś taki bardzo ostry. No to tak, zacznijmy tak może właśnie od początku. Geneza i definicja agoryzmu. Ja tutaj taką definicję znalazłem. Agoryzm, forma anarchii rynkowej, w której wszystkie związki ludzkie są dobrowolne. Ta definicja jest bardzo ogólna i właściwie pod nią można podpiąć również, na przykład moglibyśmy napisać anarcho-konserwatyzm Hansa Hermana Hoppego. No i też by było forma anarchii rynkowej, w której wszystkie związki ludzkie są dobrowolne. Tylko że tak wydaje się tylko na pierwszy rzut oka. O tym będzie później, kiedy będę mówił o stosunku do tradycji i w ogóle o sile lewica-prawica, też będzie następna plansza. Natomiast Konkinowcy dosłownie to rozumieją, że mają być dobrowolne, dosłownie. Oni byli nie tylko przeciwni instytucji państwowej i instytucji parapaństwowej, czyli korporacjom. Uważali, że korporacje nie są tworzone na podobieństwo tego, jak działa wolny rynek, tylko na podobieństwo tego, jak działa państwo. Być może mieli rację, moim zdaniem mieli. Ale oni byli również przeciwni temu, co akurat Rothbard bardzo krytykował, czyli jakiejś takiej kulturze mieszczańskiej, kulturze w ogóle, powiedzmy, cywilizacji łacińskiej. To byli po prostu lewicowcy, to tacy bardzo skrajni, tylko jednocześnie wolnorynkowi. I teraz to tak najbardziej z grubsza, bo ta definicja, jakkolwiek jest ogólna, no to musiałem ją jakoś uzupełnić. I dlaczego powstał agoryzm? Znaczy, mnie się wydaje, że z dwóch powodów. Po pierwsze, doraźność sojuszu lewicy nowej lewicy i starej prawicy. Pamiętajmy, jakie to były czasy. To były czasy, kiedy to były lata 60., 70. mniej więcej. No czyli pierwsza rzecz Wietnam, druga rzecz bardzo duży interwencjonizm Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone były wtedy bardziej zetatyzowanym państwem niż niejedno państwo europejskie, które i tak były mocno zetatyzowane. Państwo było coraz bardziej żarłoczne. Jednocześnie duża część prawicy, jak gdyby tak zwanej prawicy, jak gdyby w całości kupiła ten taki etatystyczną osłonkę. Do tego było to państwo takiego typu, nie państwo dobrobytu, ale państwo dobrobytu wojennego. Czyli państwo skonfliktowane, prowadzące wojny, ekspansywne. I to się nie podobało tak naprawdę dwóm, na pierwszy rzut oka, bardzo różnym odłamom ówczesnej sceny politycznej, czyli radykalnej lewicy, de facto lewactwu. Nie używam tego określenia jako pejoratywnego. Określenie lewactwo również jest określeniem politologicznym i występuje. Lewaków można znaleźć w dwóch miejscach w historii. Pierwsze to są odstępcy od stalinizmu, oni byli nazywani lewakami. Drugie miejsce to jest właśnie lata 60. i 70. ta cała ekipa New Age, na nich się też mówi nowa lewica, ale to jest właśnie to samo. Nie chcę ich tutaj obrażać, oni się obrażają sami. I ten doraźny sojusz był skomponowany tak naprawdę na krytyce. To nie były postulaty pozytywne, to były postulaty negatywne, bo ci ludzie w postulatach pozytywnych się nie mogli ze sobą zgodzić, bo nie mieli punktów stycznych. Mieli natomiast punkty styczne, jeśli chodzi o to, gdzie są na nie. No to na nie byli, jeśli chodzi o wojnę, szczególnie ekspansywną, o pobór i ograniczanie wolności obywatelskich, co ta stara prawica rozumiała bardziej jako, powiedzmy, wyciąganie pieniędzy w podatkach, a nowa lewica rozumiała to bardziej jako zakaz palenia marihuany, zakaz zażywania różnych środków odurzających, nielegalnych zdaniem państwa. Więc taki doraźny sojusz w sposób naturalny nie mógł przetrwać, bo jeżeli tylko zmieniłyby się choć trochę warunki polityczne, to by się rozpadł, co się oczywiście stało. Było to jednak bardzo przyspieszone tym, że ci ludzie po drodze zaczęli szukać troszeczkę innych różnych rozwiązań. I wielu z nich przeszło, tych powiedzmy starej prawicy, dało się przerobić na tą nową prawicę. To też była następna rzecz. Natomiast na pewno trzeba przyznać, że no, ci ludzie nie mieli ze sobą zbyt po drodze. I następna sprawa, dlaczego powstał agoryzm? Znaczy, pomijam już tutaj osobistą działalność Konkina, jego kumpli, którzy jednak mieli bardzo wysoki wpływ na wyklarowanie się tego ruchu, ale to są bardziej kwestie psychologiczne, czy z zakresu jakiejś psychologii społecznej. No, mnie to nie interesuje, bo ja się po prostu na tym zupełnie nie znam. Następna rzecz to było szczególnie stosunek do Libertarian Party, czyli pomysł na to, w jaki sposób osiągnąć wolność. Libertarian Party była założona jako tak naprawdę zupełnie na początku dla żartu. Dopiero później okazało się, że z tego coś może być. Dostali jeden głos elektorski w pierwszych wyborach, jak tam kandydowali, a tylko dlatego, że jeden z elektorów republikańskich się obraził na Nixona. I
i to był największy sukces partii libertariańskiej, jeśli chodzi o takie oddziaływanie bezpośrednie, bo oddziaływanie pośrednie moim zdaniem mają całkiem niezłe. Natomiast Konkinowi to się nie podobało. Nie podobało mu się to, że libertarianie idą de facto na układ z państwem i usiłują przy użyciu środków politycznych zmienić państwo. Konkin był de facto rewolucjonistą, chociaż rewolucjonistą, który wyznawał aksjom Antonia agresji, dlatego później powstały tak ciekawe konstrukcje myślowe jak kontrekonomia. Natomiast tak czy owak, on nie mógł się pogodzić z tym, że, znaczy nie uważał, że można zmienić klub wchodząc do klubu. No, on uważa, że trzeba zagłodzić ten klub, jak gdyby zamknąć drzwi, przestać mu wysyłać pieniądze, czyli de facto podatki, i klub upadnie. Taki był jego pomysł na rozmontowanie państwa. No, pomysł Rothbarda był inny. Rothbard uważał, że można to zrobić drogą małych kroków, że można to zrobić edukując społeczeństwo, co po drodze oczywiście coraz liczniejsze think tanki i fundacje w Stanach Zjednoczonych robiły, ale że mogą to też robić libertariańscy politycy, którzy choć trochę przynajmniej będą próbowali przesunąć tą granicę wolności właśnie w kierunku tejże wolności. A Konkin patrzy na to bardziej zero-jedynkowo, więc to też jest spór. No, trochę o ideę, trochę też być może wynikający z temperamentu tych ludzi, no ale na pewno na tyle znaczący, że był moim zdaniem jednym z punktów, w którym po prostu doszło do takiego zaczynu, że niektórzy ludzie zaczęli kombinować w rodzaju Konkina, że może by założyć jakąś osobną ekipę, niekoniecznie związaną właśnie z Rothbardem, choć inspirującą się nim, niekoniecznie już na pewno nie związaną z Libertarian Party i tak dalej, i tak dalej. To też chodziło mniej więcej, zresztą wysłałem ten, dałem do poczytania ten wywiad z Konkinem. No to był gość, który sam wprost opowiadał, że no dużo lubił wypić, lubił tam zaimprezować. Jego opowieści o tym, jak podróżował przez Stany Zjednoczone, przypominam jakieś filmy o takich szalonych studentach. Tak jego życie wyglądało. On był jednak do pewnego stopnia tworem swojej epoki. On był to takim trochę hipisem, mieszkał na spłotach. I być może dlatego tak mało pisał, bo w przeciwieństwie do Rothbarda, który wyprodukował sam chyba cały regał książek, to Konkin dużo nie napisał. Nie wiem dlaczego, mam pewne podejrzenie dlaczego, ale znaczy, jeśli chodzi o narkotyki, to różnie bywa. Na przykład Philip K. Dick bardzo dużo napisał, bo wiecznie naćpan. Być może u Konkina to poszło inaczej, ale każdy organizm jest trochę inny. I teraz lewicowość agoryzmu i oś lewica, prawica, libertarianizm. Czy pierwszy najbardziej oczywisty punkt, czyli lewica i prawica historyczna. Jakkolwiek no, na upartego można by próbować obserwować lewicę i prawicę, powiedzmy, w średniowieczu. No, dałoby się to zrobić, ale pamiętajmy, że używamy określeń, które nie są z tamtego czasu. Określenie lewica i prawica to są czasy dopiero rewolucji francuskiej. I tak naprawdę to się wziął zupełnie przez przypadek, bo to chodziło o to, gdzie oni tam usiedli w zgromadzeniu. Zasadniczo jest tak, czy wielu libertarian uważa, że te określenia są coraz mniej wydajne, że właściwie są zupełnie niewydajne w dzisiejszych czasach. Dlatego też, jeżeli będziemy analizowali lewicowych czy prawicowych libertarian, to zawsze trzeba dość ostrożnie robić, bo można się wkręcić w jakąś taką pułapkę myślową. Teraz najbardziej podstawowe założenia lewicy i prawicy. Sam czasami popełnią ten błąd i utożsamiam lewicę z etatyzmem. Natomiast wydaje mi się, tak jak jeśli chodzi o moją analizę, z którą oczywiście nie musicie się zgodzić, a wręcz fajnie by było, jakbyście się nie zgodzili, bo byłaby fajna dyskusja, że to chodzi o troszeczkę co innego. Gdybym miał wybrać słowa, które byłyby takimi tagami albo słowami kluczami, jeśli chodzi o lewicę, to wybrałbym szczerze dwa. Inkluzję, czyli jak gdyby włączanie kolejnych ludzi w obrąb czegoś, i emancypację, być może nawet emancypację jako pierwszą. Peter Sloterdijk, zresztą tak bardzo ciekawy filozof współczesny, pisał, że tak naprawdę lewicowość polega na włączaniu kolejnych grup społecznych w obręb ciała politycznego. I że to jest niezła definicja, mnie się ona podoba. Dopiero do tego, aby stworzyć wolność, równość, braterstwo, bo tą triadę musielibyśmy, znaczy wolność ograniczona przez równość i braterstwo, to by była lewica. Żeby tą triadę wprowadzić w życie, są potrzebne pewne narzędzia. I tutaj dopiero przychodzi etatyzm. Przynajmniej oni tak myślą, czy oni. Lewica tak myśli. Bo moim zdaniem to jest niemożliwe. Nie można przy użyciu etatyzmu budować społeczeństwa braci i sióstr, bo to jest społeczeństwo no, na poły niewolnicze, a być może nawet w 80% niewolnicze, bo chyba tyle teraz podatków płacimy od stówy każdej zarobionej. I to jest niemożliwe, przynajmniej w sytuacji zupełnie państwowej. To moim zdaniem zupełnie niemożliwe i tego się nie da ogarnąć.
Dlaczego? Dlatego, że część ludzi wydaje rozkazy, część ich słucha. I tyle. I tego się nie przeskoczy, jeżeli jest państwo. Natomiast jeżeli bym miał zastanowić się nad tym, jakie by było podstawowe założenie prawicy, to powiedziałbym, że jest to obrona hierarchii i obrona starego ładu. Oczywiście nie chodzi o obronę każdego starego ładu, bo Jaruzelski nie był konserwatystą, ale chodzi o obronę pewnego wyidealizowanego ładu, zauważalnego lub opisywanego przed rewolucją francuską. Mniej więcej tak bym zdefiniował prawicę. Oczywiście w sposób najbardziej roboczy, bo tą definicję można by pociągnąć. No i wydaje mi się, że prawica również może być zarówno wolnorynkowa, czy prawica to przede wszystkim konserwatyzm. Myślę, że konserwatyzm jest rdzeniem prawicy. Dopiero do niego później się dolepiają różne inne rzeczy, rdzeń nacjonalizm albo liberalizm, choć liberalizm początkowo był lewicowy tak naprawdę. I konserwatyści, jak sam początek konserwatyzmu, to były tak naprawdę dwa podejścia. Było podejście wolnorynkowe, tak zwany konserwatyzm mieszczański, można by tak nazwać, czyli konserwatyzm Edwarda Berka, ale był też konserwatyzm związany bardziej ze środowiskiem Wertów Jeziora, czyli konserwatyzm organicystyczny i taki zapatrzony w średniowiecze, już nawet nie w XVII wiek czy XVIII wiek, ale w średniowiecze, wprost. Bardzo korporacjonistyczny, nie był wolnorynkowy w ogóle. Bo też wolny rynek jest narzędziem, z punktu widzenia ideologii politycznej wolny rynek jest narzędziem. Ewentualnie etatyzm jest narzędziem, tam laissez-faire, tak to napisałem, bo jako przeciwieństwo zupełnie etatyzmu. Wolny rynek nie jest aż tak ostrym określeniem, moim zdaniem. No i dobrze, tylko że co wobec tego wszystkiego wynika? A no wynika to, że można być, moim zdaniem, można być lewicowcem, wolnorynkowcem. Tylko że pod pewnymi warunkami. Na pewno nie można być lewicowcem, wolnorynkowcem i wierzyć w państwo, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale można być lewicowcem, wolnorynkowcem, anarchistą i takim kimś był Comte. Jednocześnie można być konserwatystą, antypaństwowcem, kimś takim jest Hoppe, który jest anarchokonserwatystą tak naprawdę. Też bardzo ciekawy filozof. No na pewno ciekawszy i on jeszcze żyje i tworzy, więc ja bardziej wolę jednak badać ten anarcho-konserwatyzm. Nie chodzi tylko o wrażenie estetyczne niż agoryzm. Teraz tutaj wpisałem jeszcze taki jeden cytat z Wally'ego Congera. Wally Conger to był bliski współpracownik Comte'a. On go chyba nawet przeżył. Nie wiem, czy on jeszcze żyje. Po prostu nie sprawdzałem tego, więc nie pamiętam, nie wiem. Natomiast on właśnie też tak opisywał tam swoje lewo i swoją lewicowość. Co do w ogóle lewicowych libertarian, to mielibyśmy też coś takiego jak postawę lewicowego libertarianina, tak jak na przykład jest postawa konserwatywna, która nie musi jej wyznawać konserwatysta. I akurat jeśli chodzi o lewicowych libertarian i podejście do życia, to oni byli bardzo krytykowani przez Rothbarda. Generalnie za to, że jeździli po Stanach Zjednoczonych, nic nie robili, byli hippisami, narkotyzowali się i de facto byli tak naprawdę komunistami, przynajmniej Rothbard tak ich oceniał, że to są komuchy, że przyjeżdżam do kogoś do mieszkania, stwierdzam, że jesteś libertarianinem, teraz będę jadł z twojej lodówki. Nie jest to szczególnie libertariańskie, ale tych ludzi jakoś tam, nie było ich dużo, ale byli na tyle zauważani, że ktoś ich skrytykował. No właśnie, czyli tak, lewicowość agoryzmu i oś lewica prawica, to jest drugi slajd. Wydaje mi się, że agoryzm faktycznie jest tym lewicowym libertarianizmem, oczywiście lewicowym przy przyjęciu tej osi tylko w obrębie libertarianizmu. Bo gdybyśmy próbowali jeszcze do, gdyby wpisać libertarianizm w ogóle, bo lewica, prawica jako taką klasycznie rozumiem, czyli na prawicy byśmy mieli powiedzmy kongres nowej prawicy, a na lewicy byśmy mieli, dajmy na to, ruch poparcia Palikota, czy partia Palikota, nie wiem jak się teraz nazywa. To wpisanie libertarianizmu w takie kontinuum jest trudne, być może niemożliwe. Wpisanie go w takie podwójne kontinuum, czyli oś taka najbardziej klasyczna, oś gospodarcza i oś jak gdyby czy kontroli społecznej, też jest trudne, dlatego że trzeba by wtedy odróżnić kontrolę państwową od kontroli społecznej. I mielibyśmy Comte'a i Hoppego w tym samym, oni by byli zbyt blisko siebie. Tak naprawdę trzeba to zrobić trójwymiarowo, ale ja tego teraz nie będę robił. Mniej więcej taki wykres trójwymiarowy jest w bardzo słabej książce, ale na początek dobrej, czyli w libertarianizmie Tomasza Teluka. Książka jest o tyle słaba, że w ogóle nie porusza nawet agoryzmu, co moim zdaniem jest dużym błędem. No ale dobrze, dlaczego agoryzm z lewicą powinien być libertarianizmem? Poprawił mnie z automatu
komputer. Dlatego, że jest antytradycjonalistyczny, czyli nie uznaje, uznaje wszystkie kontakty, znaczy wszystkie relacje międzyludzkie jako dobrowolne, zapomina o tym, że niektóre relacje siłą rzeczy nie mogą być dobrowolne. No ja nie miałem wpływu na to, jaka kobieta mnie urodzi i nie miałem wpływu na to, jaki mężczyzna mnie spłoci. No. Więc czy ta relacja jest dobrowolna? Otóż nie jest. Ja nie wiem, jak Konkin kombinował i jego ludzie, żeby to jakoś obejść, bo chyba się po prostu nie da i nie wszystkie relacje są dobrowolne. Jest antyhierarchiczny i to jest problematyczne znowuż, dlatego że akceptując kapitalizm, jest bardzo trudno o bycie antyhierarchicznym, dlatego że wymiana rynkowa jest po prostu antyegalitarna. I to nie chodzi o jakieś takie opowieści tak zwanych oburzonych, że bogaci się bogacą kosztem biednych i bogaci są coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Nie, to nie chodzi o to. Przypływ podnosi wszystkie łodzie, że powiem jedno z moich ulubionych neoliberalnych powiedzeń. Chodzi o coś troszeczkę innego. Chodzi o to, że na wolnym rynku tworzy się jak gdyby sieć połączenia, dajmy na to kapitalista, jego pracownicy. I tyle. I to już jest jakaś hierarchia, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. I nawet jeżeli, powiedzmy, ten kapitalista powie, dobra, ja się z wami na równo się dzielimy kasą, wszyscy zarabiamy tyle samo, to on to powiedział, a nie oni, nie jego pracownicy. Więc to też jest jakaś hierarchia. I tego się też nie da przeskoczyć. Znaczy, Konkin trochę próbował to przeskoczyć. Konkin akurat był bardzo przeciwny, jeśli chodzi o pracę najemną. O tym będę też w późniejszych slajdach mówił. Ale w 100% to jest niemożliwe i na tym też się opierała krytyka Rothbarda, jeśli chodzi o pomysły Konkina. Jest właśnie też antyhierarchiczny, to jest podpunkt 2a, bo krytykował zarówno państwo i korporacje. Korporacje jako imitację państwa, państwo jako no, już hierarchię ewidentną i to taką w dodatku bardzo z punktu widzenia konkinistów złodziejską. No jest emancypacyjny i inkluzywny. Znaczy oni naprawdę chcieli i dalej chcą, bo algorytmy funkcjonują i ten ruch nawet nie jest taki słaby wbrew pozorom. Chcą, żeby faktycznie wszyscy ludzie żyli no, na zasadach takich jak najbardziej uzgodnieniowych między sobą. Przy okazji jest faktycznie właśnie to się wiąże z, bo to samo na przykład chciałby Hoppe, ale Hoppe nie jest antytradycjonalistą, wręcz przeciwnie, Hoppe jest bardzo za tradycją łacińską. Znaczy tego tutaj nie napisałem, ale są oczywiście inne nurty lewicowego libertarianizmu. I chyba najważniejszym z nich oprócz tego jest obiektywizm czy neobiektywizm, o ile założymy, że obiektywizm jest libertarianizmem, bo to też jest skomplikowane. Oni się sami nie przyznają do tego, że są libertarianami. Natomiast Rand była bardzo antytradycjonalistyczna, bardzo antychrześcijańska, natomiast różniło ją od Konkina różniło ją to, że nie była za kontrekonomią, nie była zwolenniczką kontrekonomii i popierała duży przemysł i znaczy duże korporacje. Po prostu była prokorporacyjna i prowielkobiznesowa. W przeciwieństwie do Konkina, który był bardzo na nie, jeśli o nie chodzi. I teraz agorystyczna teoria walki klas. No właśnie, klasy społeczne, libertarianizm, czy to się przypadkiem nie kłóci? Oczywiście, że się kłóci. Pod warunkiem, że uznamy, że klasy społeczne to są byty. Bo jeżeli uznamy je za jakieś, nie wiem, powiedzmy, zjawiska, że są jakieś fenomeny, to można też jakoś ogarnąć. Jeżeli założymy, że klasa społeczna jest to po prostu zbiór ludzi, którzy mają jakąś wspólną cechę, na przykład płacą podatki, albo nie płacą podatków, ale żyją z podatków, to wtedy może mieć sens. Bo trzeba to uszczególnić. Konkin nie był aż tak bardzo radykalny w swoim indywidualizmie metodologicznym, może po prostu mało o tym pisał. Natomiast wydaje mi się, że on był taki naprawdę twardym rothbardianinem, dopiero potem przeszedł na te swoje pozycje, więc on chyba jemu się nie wydawało, że klasa społeczna jest bytem, raczej jest zjawiskiem i tych ludzi, którzy są, powiedzmy, właśnie wyzyskiwani, trzeba w jakiś sposób uświadomić. To jest znowu bardzo podobne do marksizmu. Zresztą Konkin czasami się na Marksa powoływał, nie widzę w tym nic wstydliwego, Hoppe też to robił i Hoppe zresztą ma bardzo podobne wnioski, jeśli chodzi o ten boom. Więc mamy państwo i podatników. Państwo to są wszyscy urzędnicy, wszyscy ci, którzy podejmują decyzje i wszyscy ci, którzy żyją z podatków. Czyli także takie drużyny jak krytyka polityczna, którzy dostają całkiem spore dotacje od urzędów miasta, które przecież nie są miastami prywatnymi, więc nie wiem, to są pieniądze publiczne. Dostają dotacje od Unii Europejskiej, która też nie dostaje pieniędzy, bo ludzie ją lubią, tylko dostaje pieniądze, bo je zabiera.
takimi przedstawicielami de facto państwa byliby artyści, którzy dostają pieniądze na swoje, na tak zwaną sztukę. Zresztą to jest moja bardzo ciekawa obserwacja, że wszędzie tam, gdzie sztuka nie jest dotowana, to jest, ma raczej wydźwięk tradycjonalistyczny. Wszędzie tam, gdzie sztuka jest dotowana przez państwo, ma wydźwięk postępowy. Nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy wiem, ale nie będę mówił. I to mniej więcej w ten sposób widzę, że mamy tak naprawdę dwie grupy. To nie są jakieś takie, to nie są te klasy, które były u Marksa, że mamy kapitalistów, kapitalistów, proletariat i niewielką klasę białych kołnierzyków, która zdaniem Marksa zaniknie. Tu jest inaczej, on jest jakby ten podział jest w poprzek postawiony, zupełnie inaczej. I dlatego jest teraz też inaczej, jeśli chodzi o kapitalizm, bo może być kapitalizm państwowy, może być kapitalizm lezeferystyczny. Kapitalizm jest formą zorganizowania gospodarki, ale nie jest zasadą filozoficzną. No, Rand uważała, że jest, ale ja nie uważam. Jest kapitalizm w Szwecji, tylko że to nie jest kapitalizm wolnorynkowy, to jest kapitalizm państwowy, po prostu. Są firmy, które mają kapitał, które są bardzo mocno bronione przez różne przepisy państwowe. Oni inwestują, ale jest to kapitalizm, jakiś tam, oczywiście nie wolnorynkowy. No i tacy kapitaliści też są źli. To są właśnie duże firmy, duże korporacje, wszyscy ci, którzy mają specjalne przywileje tylko dlatego, że są korporacjami. Znaczy w Stanach też jest chyba tak, że te korporacje tam mają jakieś obostrzenia prawne dodatkowe, ale chyba wychodzą, znaczy chyba na pewno wychodzą na plus na tym wszystkim, jeśli chodzi o różne rozwiązania. Są po prostu kryci przez państwo, z kolei państwem coś tam odpala w nagrodę i ten system się nakręca. I teraz rynki i agorizm, bo przechodzimy do tego trójpunktu, czy tej triady, agora, anarchia, akcja. Konkin rozróżniał cztery rodzaje tej strefy czy rynku. To jest biała. Każda działalność akceptowana, zatwierdzona przez państwo. Przykład, sprzedaż pomidorów na rogu. Proste. Przychodzi klient, sprzedawca odmierza mu, nie wiem, kilogram pomidorów, ten mu płaci, ten wpisuje to w kasę fiskalną, wszystko jest na legalu, potem się zupełnie legalnie rozlicza, no wszystko tak, jakby po prostu urząd skarbowy chciał, żeby było codziennie. Taki pewien stan idealny. Teraz jest szara strefa, dobrowolne działania, które ogólnie nie są zabronione, ale w tym konkretnym przypadku nie są zatwierdzone przez państwo. Przykład, sprzedaż pomidorów, znowuż w tej samej budce, tylko już bez paragonu fiskalnego, żeby jakoś uniknąć opodatkowania, albo próba wykręcenia popularnego wałka fiskusowi na sprzedaży tychże pomidorów. Coś mniej więcej takiego. Teraz czarna strefa. Dobrowolne działanie zakazane i niezatwierdzone przez państwo. To jest prostytucja, handel bronią, narkotykami, bimbrem. Dzień powszedni w akademiku. Mniej więcej mogłoby to być tak, że ktoś, powiedzmy, że sklepika sprzedający pomidory mówi: no w tym miesiącu jest promocja, każdy kto kupił mnie 30 kilo pomidorów dostanie konta z nabojami. I to już jest wtedy czarna strefa. Nie jest to nielegalne, znaczy jest to nielegalne z punktu widzenia państwa, ale jest to zupełnie normalne zachowanie rynkowe. Ktoś chce coś kupić, ktoś chce coś sprzedać, sprzedawca pomidoru być może ma konkurencję i musi w jakiś sposób zwiększyć atrakcyjność swojej oferty sprzedażowej. A że akurat odziedziczył kolta po dziadku, no to, który pewnie był konfederatą, no to mówi: dobrze, no to ja tego kolta komuś pchnę, dzięki temu wzrośnie mi obrót na pomidorach, no i wszyscy będziemy szczęśliwsi. No i to jest w porządku, nie ma tutaj nic złego. Oczywiście, jeżeli nie jesteście państwowcami, bo wtedy jest. I teraz czerwona strefa, czyli agresja niezgodna z prawem naturalnym. To jest następna rzecz, Konkin był prawo naturalistą. Niezatwierdzona przez państwo, czyli na przykład stwierdzenie, że sprzedawca pomidorów, stwierdzając, że ma za mały obrót, bierze szwagra i po prostu no, idą do osób, które nie chcą u nich kupować pomidorów i zmuszają ich do tego: macie u nas kupić pomidory, bo jak nie, to zrobimy wam sieczkę. Coś po prostu jawnie nielegalnego, jawne złamanie aksjomatu o nieagresji, nawet nie jawne, po prostu złamanie aksjomatu o nieagresji. To jest właśnie czerwona strefa. Więc to są jak gdyby te cztery. Podkreśliłem dwie, szara i czarna. Zanim Konkina te dwie trzeba rozwijać, żeby państwo obalić. Nie ma sensu rozwijać białej strefy, bo to jest karmienie lewiatana. Nie można rozwijać czerwonej strefy, bo to jest niemoralne i tego nie można robić. Można natomiast rozwijać szarą strefę, czyli dymać fiskusa, oszukiwać go na podatkach, robić wszystko, żeby on jak najmniej pieniędzy dostał. Należy też rozwijać czarną strefę, czyli no niekoniecznie prostytucję i handel bronią, no ale jakie kto tam ma zasady. Ja do handlu bronią akurat nic nie mam, narkotykami też nie, ani bimbrem. Konkin uważa, że
Przekładając to z polskiego na nasze. Zamiast pójść i kupić flaszkę w sklepie, warto pójść na akademik i kupić tam bimber, bo wtedy rozwijamy czarną strefę. Zdaniem Konkina, czy jakkolwiek jest to absurdalne, tak na pierwszy rzut oka i Rothbard to mocno skrytykował, zdaniem Konkina takie działania przyspieszają upadek państwa. Nie wiem, ile tego bimbru, bo oni musieli tam produkować. I teraz dobrze, rynki, agoryzm i agora ciąg dalszy. Znaczy tutaj to jest znowu z New Libertarian Manifesto, jest definicja rynków, rynku w ogóle. Rynek to suma całego dobrowolnego działania ludzkiego. Jeśli ktoś działa bez inicjowania przemocy, stanowi część rynku, w ten sposób ekonomia stała się częścią libertarianizmu. No oczywistą konsekwencją musi być tylko i wyłącznie anarchia rynkowa, inaczej się tego nie da ogarnąć. Co nieco o anarchii rynkowej u Konkina w ogóle, bo o tym akurat nie mam osobnego slajdu, natomiast ten system jest bardzo podobny, to co on proponuje, co on sobie wyobraża, jakby to mogło działać, jest bardzo podobne do tego, co Rothbard mówi. Czyli wszystkie funkcje państwowe są dostarczane przez społeczeństwo. Społeczeństwo jest zorganizowane na sposób wolnorynkowy i trochę w sposób kapitalistyczny. Tutaj jest jedna różnica, Konkin był za większą był po prostu przeciwny pracy najemnej. Uważał, że z czasem ona powinna zanikać, że jest niewłaściwa i że lepiej i wydajniej będzie, jeżeli wszyscy będą się samozatrudniać. Oczywiście nie ma wojska, nie ma policji, nie ma sądów, natomiast są prywatne armie, są prywatne firmy ochroniarskie, są prywatne firmy arbitrażowe, które zapewniają w sposób skuteczniejszy niż państwo te klasyczne wymiary, w których funkcjonuje państwo, czyli obrona wewnętrzna, zewnętrzna i wymierzanie sprawiedliwości, egzekwowanie sprawiedliwości. I teraz anarchia, czyli państwo agoryzm. No to tutaj jest państwo kontra rynek. To jest klasyczny podział środków na polityczne i ekonomiczne. On jest jeszcze od XIX wieku, a może nawet wcześniej. Spencer o tym fajnie pisał i on tam używał ładnych porównań. On pisał, że państwo jest zorganizowane na sposób wojskowy, a społeczeństwo jest zorganizowane na sposób kupiecki, czyli na sposób dobrowolnych umów, dobrowolnych wymian. Znaczy, oczywiście nie w 100% dobrowolnych, no bo nie można dobrowolnie stwierdzić, że chciałbym mieć taką matkę, a nie inną i urodzić się właśnie z takiej kobiety, a nie z niej, tego się nie da zrobić. Natomiast na tyle, na ile to się da. Natomiast państwo jest zorganizowane na sposób wojskowy, czy na sposób rozkazów. Idą jakieś polecenia z góry, które mają być w dole wykonywane. Jest przymus, za niewykonanie rozkazu grozi kara właśnie państwowa, znaczy z góry hierarchii wychodząca. Państwo jest klasą rządzącą oczywiście dla Konkina. Jest oczywiście wspomagana przez różne zewnętrzne tryby w rodzaju intelektualistów, którzy też zostali bardzo mocno skrytykowani przez Konkina i agorystów, czy to jest znowu jak u Rothbarda. Czy intelektualiści to jest klasa, która żyjąc z pieniędzy państwowych broni państwa, bo chodzi o własną michę, no to nazwijmy rzecz po imieniu. Jest broniona przez, właśnie uważa, że państwo jest bronione przez tradycję i tutaj jest właśnie antytradycjonalistyczny. Faktycznie niby jest taka tradycja, że państwo już od jakiegoś czasu istnieje, tylko że Konkin był raczej słaby z historii, moim zdaniem, bo takie państwa, jakie my mamy dzisiaj, to istnieje mniej więcej od XIX wieku. No, od rewolucji francuskiej. W średniowieczu jest nieporównywalnie inne. I te państwa, które były, te państwa, te struktury były w średniowieczu, są nie do porównania z tym, co mamy dzisiaj tak naprawdę. Tam było dużo więcej wolnego rynku niż obecnie, znaczy było mniej kapitalizmu, ale było dużo więcej wolnego rynku. I na pewno nie było to skonstruowane tak jak teraz. No ale Konkin o tym nie wiedział. Być może, a może o tym po prostu nie pisał. Był właśnie też rewizjonistą historycznym w duchu Rothbarda, bo Rothbard oprócz tego, że był bardzo dobrym ekonomistą, niezłym filozofem, takim sobie etykiem, to był też bardzo, bardzo dobrym historykiem gospodarki, historykiem myśli ekonomicznej. I tylko, że on uprawiał to w sposób rewizjonistyczny, to znaczy tam, gdzie wszyscy zachwycali się na przykład New Dealem, to Rothbard napisał książkę Wielki Kryzys w Ameryce, w którym pokazał, że gdyby nie państwowa interwencja, wielki kryzys nie byłby wielki i skończyłby się po 9-10 miesiącach. Tak jak wcześniejszy kryzys bodajże 2021 roku, który się faktycznie tak w obrębie jednego roku zamknął. A wielki kryzys nie dość, że trwał kilka lat, jeszcze okrążył ziemię. Tymczasem oficjalny mainstream uważa, że gdyby nie to, to prawdopodobnie byłby już koniec i po wszystkim. Rothbard uważał inaczej. Rothbard tak pisał o wielu innych też przykładach z historii. Powszechnie uznawana postać na wolnorynkowej scenie, czyli Adam Smith,
dość popularny wśród polskich emigrantów, którzy, no bo na 20 funtówce jest też Adam Smith i jest sam z tyłu, chyba jest ten przykład fabryki szpilek, którą tak naprawdę ukradł z książek, z której z książki fizjokratów, bo tam jest taka pomyłka, on się pomylił w ilości procesów, które były potrzebne do wytworzenia szpilki, ale nieważne. Chodzi o to, że Rothbard również go bardzo krytykował. I Rothbard jak gdyby miał troszeczkę inne podejście do właściwie wszystkiego, jeśli chodzi o oficjalny mainstream, patrzenie na historię państwa i gospodarki w ogóle. I to akurat Konkin pożyczał, jego ryści pożyczałem i bardzo dobrze, bo... że ten, kto rządzi przeszłością, no to ma jakiś wpływ, ma wpływ na teraźniejszość, no i rządzi przyszłością de facto. I rewizjoniści próbują to w jakiś sposób odkręcić. Znaczy rewizjonizm historyczny akurat też był bardzo popularny w tamtych czasach. Niestety trwa on w jakiejś takiej wyjałowionej formie feminizmu, czy z rewizjonizmem. Rewizjonistów takich ekonomicznych mamy mniej. Dobrze, znaczy tutaj jest oczywistą konkluzją jest, że państwo należy znieść i należy je zlikwidować, to, tak żeby była jasność. Oczywiście cytowałem Konkina. Teraz kontrekonomia czym jest, bo tutaj chodzi już o akcję, bo Konkin rozpoznaje agorę, czyli to jak chciałby, żeby było, anarchię, czyli krytykę państwa i co by było lepsze i teraz akcja, czyli jak do tego doprowadzić. No co to jest kontrekonomia? No kontrekonomia to jest właśnie działanie w tym szarym i czarnym rynku. To jest kontrekonomia, nawet bardziej w czarnym, szczerze mówiąc. I teraz tak, mamy... to jest też taka pomocnicza definicja agoryzmu, czyli agoryzm to jest libertarianizm oparty o aksjomatonię agresji, bo Konkin go uważał, i kontrekonomia. On za kontrekonomistów nieuświadomionych traktował wszystkich tych, którzy działają w szarym i czarnym rynku albo działają w nim czasami. Tam tworzył jakieś obliczenia, ile to by było w Ameryce, znaczy w Stanach Zjednoczonych, wszyscy, ale to nie jest takie ważne. Znaczy wychodziło mu całkiem sporo tego. Szara strefa w Polsce według różnych obliczeń to jest 20, może nawet trochę więcej procent. W Gruzji szara strefa to 80%. Między innymi dlatego tam Saakaszwili wprowadził takie niskie podatki, bo on i tak ich nie dostało, więc mógł sobie napisać co chce. I dzięki temu bardzo mu rating na Zachodzie podskoczył, przynajmniej neoliberałów krwiożerczych. Kontrekonomiści, jego zdaniem, są praktycy, to są na przykład dilerzy narkotyków, muszą być jakby oświecani przez teoretyków libertarian, czyli on tam używał Library Libertarians, co jest błędnie przetłumaczone w polskim tłumaczeniu manifestu nowego libertariańskiego jako libertarianie zza biurka, to jest raczej libertarianie tacy książkowi albo libertarianie biblioteczni, czyli teoretycy, ludzie, którzy się spotykają, żeby o tym porozmawiać. On uważa, że żeby agoryzm miał sens i żeby to wszystko zagrało, to trzeba jak gdyby skrzyżować te dwa sposoby, czyli teorię i praktykę. Trzeba uświadamiać kontrekonomistów co do libertarianizmu, czy mówić im, że to wcale nie jest takie złe, co oni robią, że to nawet nie jest, że jest właściwie dobre, bo ktoś chce coś kupić, ktoś chce coś sprzedać, jest okej, o ile nikt przy tym nie łamie ci aksjomatonii agresji, ale on też uważa, że to musi działać w drugą stronę, czyli że kontrekonomiści muszą uświadamiać libertarian do tego, żeby oni sami wchodzili na szary i czarny rynek, by próbowali zniknąć z radaru państwa. Nawet nie chodzi o sprzedaż bimbru, narkotyków, czy prostytucję, czy sprzedaż broni, bo to już są pewne ekstrema. Chodzi raczej o na przykład o to, żeby spróbować oszukać fiskusa na parę groszy. I on uważa, że ta działalność jest jak najbardziej zasadna. I to jest taki dłuższy slajd. Ja to nazywam mapą drogową agoryzmu, czyli to, w jaki sposób Konkin rozróżniał te takie stadia pośrednie pomiędzy tym, co mamy teraz, a tym, co by było najlepiej. Czyli on uważa, w momencie, w którym on pisał, to były mniej więcej lata 80, no, początek lat 80 to jest chyba pierwsze wydanie, ale nie jestem pewien nowego manifestu libertariańskiego. On uważał, że wtedy większość świata była w punkcie zero, znaczy tu, w punkcie jeden była Kanada, Nowa Zelandia, znaczy takie te anglosaskie kraje, Australia i to było mniej więcej tu, Stany Zjednoczone też, natomiast tutaj była Kalifornia Południowa, gdzie wtedy faktycznie tych libertarian dość dużo zamieszkało.
jakoś się tam sami nakręcali. Zresztą jest taki pomysł, żeby w ogóle odłączyć, bo to w jakiś sposób się utrzymało. Na przykład południowa część Kalifornii dużo bardziej wolnościowa i wolnorynkowa przede wszystkim niż stan jako taki. Jest w Stanach Zjednoczonych taka grupa, chyba nawet już ona jest partią, która chce utworzenia nowego stanu, który po prostu by się nazywał Kalifornia Południowa. No ale to tak zupełnie na marginesie, bo to nie ma większego związku z algorytmem w tej chwili przynajmniej. Więc tak, na początku, czy to co jest teraz, to jest społeczeństwo agorystyczne zerowej gęstości. Nieliczni libertarianie, praktycy kontrekonomii, czyli jacyś przemytnicy, sprzedawcy broni, szmuglerzy, rozproszenie, brak koordynacji. No i to jest to, znaczy w Polsce też mniej więcej ten punkt. Teraz społeczeństwo agorystyczne o niskiej gęstości, pierwsi libertarianie kontrekonomiczni, czyli ci uświadomieni, no i w drugą stronę też. Pierwsi uświadomieni szmuglerzy, producenci bingo i tak dalej. Budowanie ruchu lewicy libertariańskiej. Znaczy początek tworzenia się zremów, jak gdyby te pojedyncze atomy społeczne zaczynają wchodzić ze sobą w jakieś interakcje i tworzą się jakieś związki. Chemia. Społeczeństwo agorystyczne średniej gęstości ma natężenie. Państwo zauważa agoryzm, agoryzm już jest na tylu. Możliwe pojawienie się pierwszych zwartych obszarów agoryzmu. Coś w rodzaju dzielnic, czy choćby budynków, gdzie po prostu mieszkają sami agoryści. Tylko oni. Społeczeństwo agorystyczne wysokiej gęstości duży i o dużym natężeniu. Kryzys państwa wywołany tak naturą państwa, która jest kryzysogenna, no choćby produkcja pieniądza, jak i odpływem krwi wywołany przez kontrekonomię, czyli przez to, że tych kontrekonomistów, czyli tych, którzy zniknęli z radaru państwa, jest coraz więcej, państwo ma coraz mniejsze wpływy z podatków i ma jakby coraz większy problem z pokryciem swoich wydatków, jednocześnie ma coraz mniej ludzi do pracy na swoją rzecz, ma też coraz mniej, przy okazji próbuje walczyć ze strefą kontrekonomiczną, rozbudowując aparat represji, który dodatkowo pochłania te środki, których państwo ma coraz mniej. Tak to przynajmniej sobie Konkin wyobraża. I teraz jest zupełnie ostatni punkt, czyli społeczeństwo agorystyczne z etatystycznymi nieczystościami. Anarchia rynkowa, spłata długów przez etatystów, tych, którzy oczywiście przeżyją rewolucję, znaczy kontrrewolucję. Libertariańską, ale rewolucję w ogóle. No i teraz aktywizm agoryzm, czyli dalej akcja. Jeśli panujące wokół nas warunki będą w wystarczającym stopniu przypominały takie, w których dana taktyka rzeczywiście zadziałała, można ją wykorzystać. No to są znowu słowa Konkina III z nowego manifestu libertariańskiego. On podał, że tych działań może być kilka. Zresztą Konkin jako taki anarchista bardzo twardy był przeciwnikiem organizacji, znaczy takich sztywnych organizacji w ogóle. Między innymi dlatego był przeciwnikiem partii libertariańskiej, choć między innymi, bo tam były inne powody, ważniejsze. On uważał, że najważniejsze to jest właśnie rozszerzanie strefy agory, budowanie jakiejś protoagory, czyli wymieniania się towarami między sobą z obejściem państwa, być może wprowadzenie jakiejś konkurencyjnej waluty, no kto wie, może jakby dożył do dzisiaj Konki, to w Bitcoinie by coś takiego upatrywał. Rozwijanie czarnego i szarego rynku, edukacja i aktywizm. On uważa, że to jest najważniejsze. Że trzeba, znaczy to rozszerzenie strefy agory jest w ogóle najważniejsze. Co Konkin uważał o walce zbrojnej z państwem? No, on był zwolennikiem aksjomatu nieagresji, więc nie uważał, że należałoby wobec... Państwo stale łamie ten aksjomat o nieagresji, ale on nie uważał, że należy na przykład pójść do biura szeryfa i zrobić tam strzelaninę. Uważał też nie tylko tak ze względu na to, że nie podobało mu się to, po prostu nie byłoby to zbyt fair, ale uważał też tak dlatego, że ten ruch był na początku za mały. On uważał, że jeżeli agorystów będzie na tylu, że będzie ich stać na wynajęcie firmy ochroniarskiej, która z kolei będzie na tyle silna, żeby ich obronić przed jakimiś zakusami państwowymi, to wtedy ewentualnie można zacząć się, bronić, bo zresztą państwo wtedy on uważa, że jeżeli już dojdzie do czegoś takiego, to państwo będzie tak słabe, że po prostu jak gdyby upadnie de facto samo, zderzając się z tymi strukturami agorystycznymi. Ja wiem, że punkt jest kontrowersyjny i on będzie przez Rothbarda skrytykowany, więc to się tym zajmiemy za moment. Teraz agoryzm, szkoła austriacka, austriacka szkoła ekonomii. Trzeba zawsze, znaczy ja tak robię, rozróżniam szkołę austriacką jakby dwie rzeczy. Pierwszy to jest metoda naukowa i można być Austriakiem metodologicznym i będąc libertarianinem, to wcale nie jest powiedziane, że to jest jedno i to samo. A druga to jest właśnie coś, co się nazywa austrolibertarianizmem, znaczy bardziej w amerykańskiej literaturze, mniej w polskiej, bo my mamy mało literatury na ten temat. I austrolibertarianie, agoryzm to jest trochę co innego. To są bardziej ci, którzy są aktywistami, którzy mówią tak, jestem libertarianinem, jestem Austriakiem.
Kimś takim na przykład nie był, no Hayek na przykład kimś takim nie był. No Hayek był Austriakiem, chociaż tej linii bardziej powiedzmy ugodowej, ale nie był libertarianinem i był mu bardzo daleko do libertarianizmu. No podobnie ludzie, którzy byli Austriakami, zanim libertarianizm powstał, bo przecież i tacy byli. Więc jeżeli chodzi o szkołę austriacką, rozumianą jako metodę naukową, to tutaj jest jeden problem, znaczy właściwie dwa. Pierwszy to jest właśnie ta praca najemna, o czym już mówiłem. Druga sprawa to jest taka, że wielu agorystów jak gdyby odrzuca, znaczy przyjmuje laborystyczną koncepcję wartości, czyli tą taką neoklasyczną, smithowską, czy przyjętą przez Marksa, znaczy Ricardo Marksa. No i to już w oczywisty sposób musi być na niej, jeśli chodzi o Austriaków, którzy uważają, że cena nie jest dana raz na zawsze i zależy od wolnej interakcji pomiędzy przedmiotem kupującym i przedmiotem sprzedającym. Chyba było najbardziej w skrócie. Więc tutaj to są te zasadnicze problemy. Problemem może być też pisanie o klasach, ale przy założeniu, że mówimy nie o bytach, a o pewnych zjawiskach, to jeszcze może mieć jakiś sens i właściwie się nie kłóci. I to chyba tyle, jeśli chodzi o szkołę austriacką. Natomiast austrolibertarianie a agoryzm, no to tutaj już jest trochę bliżej. Tylko że znowu tutaj to będzie pokazane, jak będę mówił o Rothbardzie, chodzi o dobór środków, które mają jakby doprowadzać do tego ostatecznego celu. Znaczy, no ale na pewno jest zauważalny i to nawet bardzo zauważalny i istotny wpływ szkoły austriackiej, Austriaków w ogóle na powstanie rozwoju agoryzmu, no bo bez szkoły austriackiej by agoryzm po prostu się nie wyklarował. Przynajmniej moim zdaniem. Poszedłby bardziej w kierunku jakiegoś nowego anarchoindywidualizmu, nawiązania do jakiegoś, a być może byłby mutualizmem, żeby nie powstał, tylko byłby jakąś nową mutualizmu, ale to jest jakby mniej istotne, no bo się stało, jak się stało. I teraz Rothbarda krytyka agoryzmu, odpowiedź na nią. Czy tak jak mówiłem, podział Konkin Rothbard nigdy nie był taki ostry, jak na przykład Rothbarda i Randowej. Jakkolwiek oni się nie zgadzali, to Rothbard napisał, że dobrze, że Konkin wydał swój nowy manifest libertariański, bo to świadczy o tym, że jest jakiś zaczyn intelektualny w ruchu, że jest o czym dyskutować i że warto to robić, warto rozmawiać. Z drugiej strony Rothbard często wysyłał teksty Konkinowi, chyba nawet do ostatnich lat życia, do jego różnych pism, takich bardziej lewicowo-libertariańskich. Rothbardowi nie podobało się to taka duża afirmacja czarnego rynku u Konkina. On pisał, że czarny rynek istniał i istnieje i będzie. Istniał, to jest nieważne, czy Konkin lubi czarny rynek, czy popiera sprzedawców marihuany, czy ich nie popiera, bo to są ludzie, którzy wcale go do niczego nie potrzebują. Dobrze sobie radzą, jakoś tam próbują egzystować. I to, czy Konkin ich przyjdzie, jego ludzie, przyjdą uświadomić i ich rozgrzeszyć, to oni tego nie potrzebują, bo to są ludzie z góry narażeni na ryzyko, oni wiedzą, co robią i są przeważnie dorośli. Nie podobało mi się to właśnie takie skupianie się na tej działalności takiej paranielegalnej. Rothbard pisał też, że Konkin w ogóle przecenia wielkość czarnego rynku. I właśnie mówił to, co tu wcześniej troszeczkę zasygnalizowałem, że jeżeli na przykład państwo ustanowi zakaz jeżdżenia w mieście do 50 km na godzinę, to jeżeli będę jeździł 70 km na godzinę, to naprawdę nie przybliżam w ten sposób ziszczenia się agory, anarchii i akcji. Po prostu jeżdżę trochę szybciej i tyle, no i najwyżej dostanę mandat. Więc Rothbard tutaj też był bardzo taki raczej sceptyczny. Uważał też, że same wymiany rynkowe też tego jakoś nie doprowadzą, bo państwo cały czas będzie miało na tyle aparatu, że będzie mogło pogonić tych wszystkich agorystów i rozbić tej agory. Rothbard pisał też, że czarny i szary rynek jest dobry dla ludzi, którzy mają jak uniknąć opodatkowania, a że nie wszyscy mają jak to zrobić. No, pracownicy najemni nie mają tego jak zrobić. Każdy z was, kto jest pracownikiem najemnym, a nie na przykład pracownikiem agorystycznego syndykatu, choć są i tacy szczęśliwcy na tej sali, dostaje pasek swoich z wypłatą, czy tam widzi, ile mu państwo ukradło, 900 zł, powiedzmy 1000 zł, 1500. Tego się nie da przeskoczyć, bo to księgowa w firmie potrąca. Pójdziecie za czekoladę, ją poprosić, żeby ona tego nie robiła, żeby agora, anarchakcja z wami zaczęła podkręcać, to jest niemożliwe, tego się nie da zrobić. I Rothbard to zauważył, Konkin tego w ogóle nie widział. Potem Konkin się bronił w ten sposób, że no dobrze, ale przecież z czasem ilość pracowników najemnych będzie zanikać, będzie ich coraz więcej jako samozatrudnionych. Dobrze, ale jemu się wydawało, że tak będzie w agorze, a tu mówimy jeszcze o sytuacji państwowej, więc to jest nie do przeskoczenia, po prostu tego się znowu nie da zrobić. Przynajmniej nie w ten sposób. No i tutaj właśnie Rothbard pisze, że nie ma nic złego w pracy najemnej, w niektórych sektorach, np. praca przy taśmie, montowanie samochodów, jest ona niezbędna. Pewnie, że są wolne zawody i są one potrzebne, są ludzie, którzy są przedsiębiorcami, są niezbędni,
Natomiast są potrzebni ludzie, którzy no, muszą pracować.